spełni się w świecie zawodowym, spełni się w seksie, spełni się w miłości, w rodzinie, w przygodach. To ciśnienie powoduje duży dyskomfort w społeczeństwie i chyba też o takim dyskomforcie gdzieś próbujemy opowiadać. To, co jest dla mnie szczególnie ważne w tej powieści, w tym spektaklu, to jest ten właśnie pęd, który jeszcze w dodatku dzieje się w dobie kilku kryzysów. I teraz badamy, zastanawiamy się gdzieś, jak to społeczeństwo, jak my zachowujemy się w momencie, kiedy tyka jakiś zegar zagłady. Czy to jest zagłada wojenna, czy zagłada ekologiczna. Czy to powoduje jakby rodzaj jakiegoś takiego wycofania się z życia społecznego, wycofania się z pędu, czy wręcz przeciwnie, czy jeszcze bardziej próbujemy żyć pełnią życia. W powieści Reymonta jest pisana jakaś fantastyczna przygoda, podróż. To, że trójka młodych ludzi, młodych mężczyzn w tym przypadku próbuje spełnić się i zrobić jakiś biznes, zrobić jakieś pieniądze, czyli spełnić swoje jakieś marzenia. A żyjemy też w takich czasach, gdzie ci milionerzy pojawiają się właściwie znikąd. Startupy, ci wszyscy najwięksi w tej chwili biznesowcy, no to są ludzie, którzy zrobili właśnie w wieku bardzo młodym oszałamiające kariery, czyli jest to możliwe. To jest taka chwila zatrzymania się na te 2 godziny tego spektaklu i zastanowienie się, czy nasze aspiracje i nasze marzenia i nasze plany spełnienia są aby na pewno naszymi, czy są wytworzone przez system. System kapitalistyczny i media, które próbują nas jako takie elementy tego systemu skłonić do różnych działań i pytanie, czy one aby na pewno są zbieżne z naszą naturą. I wydaje mi się, że dynamika tego spektaklu, montaż, choreografia, przestrzeń i muzyka będą skłaniały do tego, żeby gdzieś uwodzić i rozmawiać z publicznością kilku generacji.